W walentynki w samo południe wznowiono działalność w nowo wyremontowanym budynku przy Noniewicza 71. Termin był nieprzypadkowy, jak wyjaśniała dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury Alicja Andrulewicz. Dawna siedziba Rokisu ma być azylem dla zakochanych w kulturze. Obiekt dzięki 15-miesięcznej rewitalizacji zdecydowanie zyskał na uroku. Potrzeba realizacji tego projektu wynikała zarówno z potrzeb miasta Suwałki, Suwalskiego Ośrodka Kultury i jego użytkowników, z potrzeb mieszkańców. Zostały przeprowadzone kompleksowe działania modernizacyjne obiektu, który mam nadzieję od dzisiaj staje się wizytówką miasta. To miejsce, mówiła Alicja Andrulewicz, integruje. Galeria Chłodna 20, klub muzyczny, sala teatralna, galeria artystyczna, pracownie plastyczna, muzyczna, ceramiki, dziedzictwa kulturowego i wiele innych mają zachęcić mieszkańców do działalności twórczej, a także do sycenia się kulturą. To przestrzeń bez barier i wykluczeń wobec wieku i niepełnosprawności. Pragnę podkreślić, że obiekt po modernizacji jest bezpieczny, przyjazny i dostępny. Za udział w organizowanych tu zajęciach czy wydarzeniach nie będą pobierane opłaty. Alicja Andrulewicz dziękowała wszystkim, którzy na różne sposoby przyczynili się do odrestaurowania obiektu i jego wyposażenia. Łącznie na nadanie nowego charakteru temu obiektowi wydano blisko 7 milionów złotych. 3 miliony 300 tysięcy pochodziło ze środków unijnych, które przydzielił na rewitalizację Zarząd Województwa Podlaskiego. Kolejne 3 miliony z własnej kasy wydało miasto, a około 0,5 miliona to dotacja ze Skarbu Państwa. Podziękowania oraz statuetki autorstwa Olgi Wielogórskiej trafiły do rąk Wiesławy Burnos, wicemarszałka województwa podlaskiego. W imieniu wojewody podlaskiego podziękowania odebrała Jadwiga Milewska. Statuetka trafiła także do rąk prezydenta miasta Czesława Renkiewicza. Jak ja pamiętam, a mam kilka lat już za sobą, to zawsze tutaj w tym obiekcie była kultura. To był obiekt Wojewódzki Dom Kultury, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, ROKiS tak zwany. No od kilku lat SOK, no ale nie ma co ukrywać, ten obiekt był w takim stanie, jaki był. No i nadszedł czas jego remontu, kompleksowego remontu. Dzisiaj nowa przestrzeń. Ale ja zawsze jestem człowiekiem takim, że jak już coś mamy osiągnąć, to zawsze patrzę, co by można było zrobić lepiej. I kiedyś, jak pamiętam, tu wykonawca działał na placu budowy, przyjeżdżałem, zaglądałem. To korciło mnie, żeby zlikwidować tutaj ten podział na te dwie sale. Usunąć te słupy, które są. Bo wtedy więcej przestrzeni było. No i niestety sprowadzono mnie na ziemię i powiedziano, że niestety nie da się tego wykonać od strony technicznej. No i dzisiaj mamy piękną przestrzeń, ale podzieloną na dwie części. Tu jest scena, na której będą prezentowali się wspaniali artyści w ramach chociażby Suwałki Blues Festiwala. Tam jest bar. To wszystko jest ze sobą kompatybilne. Takim językiem informatycznym można byłoby określić. No i jest ta przestrzeń. Są pracownie świetne, przygotowane, wyposażone. Ten sprzęt nagłośniający jest, pachnie jeszcze świeżością. Takich obiektów potrzebujemy w naszym mieście. Oglądając ten budynek od zewnątrz, od wewnątrz. Chcę tylko powiedzieć jedno, w zasadzie dwa słowa. Jest się czym pocieszyć. Chciałbym podziękować Państwu za tą obecność, bo to służy właśnie takiej frekwencji, jeszcze większej. Jestem przekonany, że ta placówka, niezależnie jaka oferta i w jakim czasie będzie prezentowana naszym cudownym gościom, naszym wspaniałym mieszkańcom, będzie przykuwała uwagę. Zatem niech jubileusz 300-lecia będzie inaugurowany jak najczęściej w naszym mieście, a dzisiaj z pewnością w sposób bardzo wyrazisty to święto zostaje zaakcentowane. Wszystkiego dobrego w roku 2020, który z pewnością wydarzeniami kulturalnymi
będzie w stanie. W obiekcie siedzibę będzie miał również suwalski fan klubu bluesa, dlatego też wśród gości Jan Chojnacki, dobry duch i nieustający promotor Suwałki Blues Festiwalu. Uznaję to miejsce jako jedno z nielicznych w naszej ojczyźnie, które sprzyja temu, że wszyscy ci, którzy są żądni i chłonni sztuki, mogą tutaj nie tylko cieszyć się wspaniałością krajobrazu powietrza, ale także tą dobrą wibracją, która daje ta ziemia i ci ludzie. Bo od ponad 60 lat jestem wizytatorem tych rejonów i przez te 60 lat, kiedy chcę sobie wspomnieć o czymś, co mnie podnosi na duchu, to myślę sobie o wspaniałych moich przyjaciołach właśnie stąd, z Suwalszczyzny. Bracia i siostry, niech ten dom służy bluesowi także, który jest moją naczelną ideą. Jak podkreślił Jan Chojnacki, jest przepełniony wiarą w powodzenie tego miejsca nie tylko z powodu pięknej siedziby. Miejsce jest piękne, ale miejsce wypełniają ludzie. I dopiero wtedy miejsce staje się prawdziwą świątynią, tak jak tutaj ksiądz moderator powiedział, a to ma być świątynia kultury. A z mojego punktu widzenia i słyszenia, niech to będzie najważniejsza świątynia bluesa w tej części naszego kraju. I co do tego jestem przekonany, że będzie, bo ludzie są fantastyczni i tak przepełnieni swoją misją, że z całą pewnością to się musi udać. Jestem nierozłącznie związany z Suwałki Blues Festival. Mam tutaj wielu przyjaciół. No i po prostu to miejsce tak dobrze na mnie działa, ma takie wibracje, że mam imperatyw, żeby bywać tutaj jak najczęściej. Wydarzenia związane z otwarciem obiektu trwały 3 dni. Piątkowy wieczór rozpoczął wernisaż prac kilkudziesięciu twórców. Chłodna 20 po wielomiesięcznej nieobecności powitała gości wystawą około 40 lokalnych artystów. Stary duch dobrej kultury tutaj ciągle jest i Chłodna 20, a to jest marka sama w sobie. Po rewitalizacji, po lekkim odnowieniu, myślę, że ładna przestrzeń wystawienicza, która zawsze tutaj była świetnie wykorzystana i myślę, że tych prac, tych wystaw, tych wernisaży tutaj w tym miejscu, w centrum naszego miasta nie zabraknie. To już 4. edycja Suwalskiego Salonu Sztuki. To jest wyjątkowa edycja, dlatego że miasto Suwałki obchodzą 300-lecie powstania i to jest po prostu specjalna wystawa z tej okazji. Artyści celowo wybrali taki zestaw, a nie inny, żeby podkreślić właśnie znaczenie tego święta. A przy okazji ja chciałam pogratulować Państwu, ponieważ wybór jest fantastyczny. Poza tym powiem jeszcze, że ilu artystów, 39 artystów, 85 prac, w tym rysunek, malarstwo, fotografia i oczywiście też mamy rzeźbę, jedyną rzeźbę, którą wykonała pani Elżbieta Pieca. Proszę Państwa, naprawdę o pracach jakby już w tym roku nie będę mówiła, ale różnorodność tematów, ale przede wszystkim też i tematy związane z Suwalszczyzną. Od realizmu poprzez jakąś geometryzację aż do abstrakcji. Wystawa potrwa do 14 czerwca i naprawdę warto Chłodną 20 odwiedzić. Po wernisażu pierwsze wydarzenie muzyczne. Na scenie klubu muzycznego stanęła proforma. Nade mną sosna, nade mną brzoza, witka mi szepce. A po niej mocniejsze uderzenie. Bank on Blues. W sobotę i niedzielę klub rozbrzmiewał muzyką do późnych godzin wieczornych.